Kradłeś mi go! Dobra, już jesteśmy po serii. Słyszeliście ten dźwięk? Jaki? Zagłuszał trening, ale zdawało mi się, jakby coś zadzwoniło do nas do hali. Halo, jest tam ktoś? Halo! Bo ogólnie akcja jest taka, że przyszliśmy tutaj wcześniej przed Łukaszem, ponieważ robimy na nim pranka. Trening! Nie. Trening to dlatego, że czekaliśmy. No ale robimy pranka z wudu. Podobno można kupić taką lalkę. To, co z nią zrobimy, to się będzie działo też z Jackiem. Więc zobaczmy, czy to jest właśnie ta przesyłka. Specjalnie lalkę Jacka Frosta? Pewnie kurier czeka, panowie. Jest! O! Wudu.pl. No to jest dokładnie to, panowie. Chodźcie, pokażę wam. To jest epickie. Co jest grane? Zobacz, otwórzmy to. O kurde! Jaka straszna! O fu! Co jest? Co było na rączkę kurczaka? Nie wiem. Wiem tylko jedno, że to jest naprawdę straszna lalka. I trochę przypomina Łukasz. Ej, Macie. Myślicie, że ona działa w ogóle? Pa. Nie wiem, ale bądź ostrożny. Nie, tak szczerze mówiąc, to ona nie działa. Dlatego, że dopiero w momencie, gdy weźmiemy włos Łukasza i przyczepimy do tej lalki, to wtedy ona nabiera swojego działania. Więc musimy wymyślić plan. Jak Łukasz przyjdzie na halę za godzinę, to musimy w jakiś sposób go obezwładnić. Nie, to będzie zbyt oczywiste. Jak mu zabierzemy włosa? Sara, po prostu ja podejdę do niego taki. Tak? A ja mu odbetnę troszeczkę i powiem, że mu robię nową fryzurę. I brodę to mu obetniesz, nożyczkami. No, jestem ten. Przebiorę się! O, będzie barberami! Będziemy barberami! Witamy, Lukas! Barber, ponczuć dla takiego ponczusia jak ty, siadaj. Mój brat Mario. Nowa fryzura dla pana będzie gotowa za chwilę. Darmowe strzyżonko. Chłopaki, co tu się dzieje, proszę mi powiedzieć. Barber, ponczuć dla ponczusia jak ty, mówię. Ale patrzy, że my brodzisz. Miałem iść do fryzjera, ale... Pięknie. No daj, już nie wyrywaj się. Nie broda! Włosy możesz sobie obciąć, ale nie broda. No tutaj, tak. Nie może pan się tak mieszkać, no proszę cię. Co to jest za pomysł? Bierz tego włosa, Zipek. Co? Jakiego włosa? Co jest z wami nie tak? Ja tutaj fryzurę robię. Oj, wow, co jest? Zaciąłem leciutko. Klasyczny fryzjer. Przepraszam, możesz już iść. Gotowa fryzura, do widzenia, nara. Co, to i koniec odcinka jest? Co jest z wami nie tak? Bardzo dobra fryzura, bardzo dobra fryzura. Mam to. Tyle włosów mu zabraliście? No. O co chodzi? Dobra, trzeba je przykleić. Gdzie jest jakiś klej? Taśma! Jest już na włosach, jest już na włosach klej doczepiony. Te trzeba dać. A, dobra, dawaj. Chłopaki! A co tam? Czemu tak szepczecie? Jak coś ja będę na żarnie. Italiano! No idź, patrz, no! Przerni się tam! Właśnie to chciałem wam powiedzieć, że idę jak coś leżeć. Jak będę potrzebny, mówcie. I nie szepczcie, bo to dziwne jest! Ale mnie szepcemy. Dobra, do widzenia! Jest, przyczepiamy? Powinno działać. Co wy? Czekaj, jak zaśnie, stary. No, Maciek! Teraz mamy... To może działać. Czekaj, teraz bardzo delikatnie. Poczekamy, aż zaśnie. I wtedy będziemy ją rolować po ziemi, tak żeby Łukasz się zrolował z łóżka. Ale lecz, sprawdźmy tak. Ła! Co jest? Sipek, to działa. Za mocno chyba to zrobiłeś już. Chłopaki, macie coś na bólu głowy, bo jest strasznie boli. A co ci się stało? Łeb mi pęka dzisiaj. Wiesz co, może cię troszeczkę wymasuję, co? Nie, dobra, to się prześpię, potem wracam, 15 minut. Łukasz już chyba zasnął, więc pora na prawdziwy test tego, czy to naprawdę działa. Uwaga. Co jest? O kurde. Co jest, chłopaki, z wami? Ej, to zadziałało. Łukasz w sumie jest gruby, więc zróbmy tak, żeby pierwszy raz w życiu zaczął robić brzuszki. Uwaga, patrzcie. O kurde. Nie obudził się nawet. To jeszcze jeden? Dawajcie, jeszcze jeden. No zginaj się. Teraz całej pety w ziemię. Muszę pokazać chłopakom, że po prostu z tym można zrobić dosłownie wszystko. Ej, chłopaki, ta lalka potrafi dużo więcej niż myśleliśmy. Jak ją się zgina nawet, to Łukasz zgina się tak samo. Czyli wszystko, co jej robisz, jak to ma to samo Łukasz. No stary, jak zrobię tak, to on teraz się obudzi na przykład i się zegnie. No ale po co nam to? Naprawdę. Nie wiem, stary, może... Dlaczego to wykorzystamy, stary? Do pranku! Pranki na Łukaszu, mordo! Nie, tam pranki to ja już mam dosyć. Uważaj. Pranki to tam, wiesz. Po co, ile można tych pranków robić, kurde? To już nie jest 2020 rok, stary. Powiedzmy sobie szczerze. No dobra, no ale do czego ją wykorzystasz w takim razie? A może jakbyśmy, stary, się wzbogacili na tym? Jakieś zakłady? Chcesz go unieruchomić i ukraść jego portfel? No, pomysł. Czy wy kiedyś też próbowaliście używać swojej mocy?
nie działa. No to cóż, ale na nim będzie działać. Udało nawet. Patrz, założę się z Łukaszem o 5 dyszek, że potrafię używać mocy. Złapię tak z odległości go, a ty złapiesz go za szyję. I wtedy wiesz, będzie to działało. To tak... nie jest zbyt brutalne? No nie wiem, no może, może to coś innego wymyślę, ale dawaj. No dobra. Łukasz, wstawaj! Halo! Nagrywamy, Łukasz, no! Łukasz, wstawaj! No. Wstawaj! Dobra, chłopaki, patrzcie na to. Uwaga! No wstawaj, Łukasz! Gdzie? Już, sorry. Co robimy? Łukasz, nagrywamy. Chciałem się z tobą założyć o jedną rzecz. No, tak bezpośrednio na samym początku? Tak. Nagrywamy. Co to jest w ogóle za film? Odcinek z zakładów. O, no to... Już był zakład fryzjerski, a teraz będziemy się zakładać o różne rzeczy. Dokładnie, no. Ej, to o hajsik. To jest dobre. Tak. Chodź, pokażę ci coś. No chłopaki, gdzie jest dzipek? Mieliśmy się założyć o coś. Witaj. Jest. Co jest? Młody padawanie. Siema, Łukasz, to ja. Cześć, dzipek. Stary, nie wiem czy wiesz, ale uczyłem się mocy mojego mistrza. Chcę się z tobą założyć o to, że cię uduszę na odległość. Dzipek, już dawno próbowałeś to zrobić, kiedy spałem. 50 zł? Na odległość? No. Jasne, bez problemu. 10 metrów. Tak, że mnie nie udusisz. W sensie, no, na nie odległość będzie, się nie da. Obiecuję, że poczujesz. Ale nie użyjesz żadnej takiej rzeczy jak miotła, nie rzucisz niczym we mnie nie. I tak dalej. Stanę, patrz. Tu? Teraz. Czy jesteś gotowy, mój młody padawanie? Tak, jestem gotowy. Co to Uwaga. Za film? Co jest? Uwaga i pana to. Ła! Co jest, zipek? Co wy robicie do co? Co? Też to czuliście, czy nie? No nie, ale co czuliśmy? Ty mam coś na szyi, weź zobacz. Co jest? Czemu masz takie czerwone? Co jest? O, jak to się stało? Zipek, za mocno użyłeś swojej mocy chyba. Jestem. Całą masz szyję aż czerwono. Mówcie od teraz na mnie dart, zipsor. Co wy robicie w tym odcinku w ogóle? Jak ja mam dać 5 dyk... Niech moc będzie z tobą. Mam ci wyciągnąć się swoją mocą. Nie, ale nie mam pojęcia, o co wam chodzi i jak to zrobiliście. Poczekaj chwilę, jeszcze stój. Nie, tam nikogo nie ma. Czego ty szukasz? Co jest? Ej, Łukasz, nie boli cię już szyja? Nie, ale może zacznie, jak patrzę na deskę. Nie, dlatego, że chłopaki tam chcą przerwę, pojeść chipsów i tak dalej, to może stary zagrajmy w skate'a. A może ich widzowie stawią suba, skoro już o, to widzę tak, na tym kanale. Subrybujcie ten kanał, widzowie, naprawdę jest warto klikać przycisk subrybuj, dlatego, że wtedy dzięki temu nie przegapicie żadnych filmów, też dzwoneczek klikajcie i łapkę. Co no to pisał, niewiarygodny, zagrajmy w skate'a. Dobra. 3, 4. O! Ty pierwszy, Łukasz. Drogi pierwszy. Panie, drogi. I stary, oni chyba w skate'a grają. Tak, no widzę właśnie. Stary, zobacz co mam. Co ty gadasz? No, będziesz ich prankować. Tak. Znaczy, właściwie to Łukasza, nie? No, to co, zaczyna? O, Łukasza kolej. Łukasza kolej, patrz. Uwaga. Fajnie go. Wow, kamień. A, spadł z deski. Ale dobre te chipsy, co? No, bardzo, bardzo. Jakiś kamyczek dosłownie leżał, ale przyszykowałem. Stary, mówiłem ci, że będę się wywalał od razu na cokolwiek. 100%. Się tak czuję, że po prostu tak jest. Dawaj, Łukasz! Dawaj, Łuki! Dobra, czekaj, to teraz ja zadam trik, stary, w takim razie. Zobaczcie, czy to stary. Oj, no nie wyszło, stary, za pierwszym razem. Dobra, stary, nie chillu. Dobra, nie, to ja powtarzam tego szubita w takim razie. Co jest? Co ci się stało? Stary, byłem pewny? 100% walnąłem w sufit albo coś mi walnęło w tył głowy, no. Walnąłeś? Co nie, no nie masz nic. Co jest? No, dobra, jest! Jest! Ale szczur! Panowie, panowie! Masakra! O! A nie odjechał, ale jest, dobrze. Łukasz, teraz ty! Stary, to jest easy. Ej, całkiem niezła jest ta rozrywka. Uwaga! Co jest? Co jest? Nic nie robimy. Przyglądamy się. Jezu, jaka łamaga. Stary, jakie równowagi dzisiaj nie mam w ogóle. Prawie się wywaliłem, robiąc jakieś... Co jest? Daj jeszcze raz. O, dobra, siedzi teraz. Nie wiem, stary, co się działo, serio. Przegrałeś. Co się stało? Przegrałem. No jak, dwie próby na powtórkę jest. Dobra. Remis. Słaby jesteś dzisiaj. Dziękuję za grę. Proszę o kolejne wyzwanie dzisiaj. Podoba mi się ten film. Dobra, to idźmy, wymyślimy coś fajnego. Właśnie, no. I się prześpij. Byliśmy my, patrz na to, Łataliśmy ci, stary. No. Cały czas? Tak. O nie, chciałem uczciwie go pokonać, no. Ale i tak byś wygrał, powiedzmy sobie szczerze. No dobra. Ej, co teraz? Ja mam jeden jeszcze pomysł. Dawaj. A jakby go zmoczyć,
Czy to by zadziałało na Łukasza? Oplej mnie wodą. I co on się wtedy zaleje potem? Nie wiem, co się stanie właśnie, to jest dobre pytanie. Co się stanie z Łukaszem? Patrzmy. Sadzimy mu głowę tutaj, o tak? Nie wiem, rób jak chcesz, stary. Ale to go podtopi. To wszystko będzie na ciebie. Czekaj, oblejko, oblejko. O co wy robicie? Co się stało? O nie, przesadziliśmy chyba. Co się stało? Co? Co jest? Dopiero co się obudziłem, jestem cały mokry! Który to z was? O kurde! Z sufitu przecieka, to byliśmy... Tak, z sufitu, balon z wodą, a nie z sufitu, znam was! Przecieki są tutaj. Co jest? Tam przecieki, wy macie przecieki między sobą. Ja nie wiem. Co się dzieje w ogóle z wami? Ja się zastanawiam, czy to jest odcinek pranków, czy czego w ogóle? Co jest do cholery z wami? Może... Ja już tam nie idę spać, 100% już nie idę spać. Nagrywamy dalej odcinek. Co jest? Czemu ty mi to dajesz? Bierz to! Bierz to! Ja nie wiem, co to było. Co ty Łukasz, mi to dajesz? Bierz to! Ja wiem, co to było! Co to jest? I dlaczego chowacie to przede mną? Co? 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 Nikt nic nie ma z nas przecież. No, ja nic nie mam przecież. O co ci chodzi? Stary. O co ci... Dawaj tą lalkę! Nie mam nie! Fuck, co robisz? No niszczysz halę, no stary! Gdzie jest lalka? Jaka lalka? O co ci chodzi? Ja pierniczę. To będzie długi dzień, drodzy widzowie. To będzie długi dzień. A teraz oddajcie to gówno. Szybko! Oła! Co jest? Trzymaj go, trzymaj! Trzymaj go, trzymaj go. Dobra. Co jest? Nie możesz się ruszyć. Dobra. Chłopaki, co robimy teraz? Może go połaskoczymy tutaj pod pachą. No co to jest tam chory nogi? Nogi, doski. Co jest? Chore. Dobra, Łukasz, mamy twoją lalkę. Łukasz, widzisz? Ty czujesz wszystko to, co ona, stary. Możesz się zgodzić. Zobacz na to, stary, na przykład. Wow. Albo patrz, wyrwiemy ci kawałek brody tutaj. Nie, 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 bez przesady, Maciek. Broda to jest duma Jacka Frosta. Widzisz, możesz wstać. Otrzymaj ją! Aż się złapałem za łeb sam. Kurde. Gdzie kupiliście tą lalkę? Też chcę na was. Lodu.pl. Łukasz? Nie ma takiego sklepu na 100% chłopaki. Patrz na to, Łukasz. Piernicze, ile to będzie działało? Zróbmy mu gimnastykę. To działa cały czas. O właśnie, zróbmy gimnastykę. Dobra, tobie by się mózgu przydała gimnastyka. Wstawaj. Dobra, o, uwaga. Dawaj, Łukasz, wstajesz na Pajacyki dawaj. Patrz teraz. Czy Łukasz pierwszy raz w życiu ćwiczy? Tak! W końcu schudniesz, Łukasz. Dobra, weź, bo Łukasz schudnie, już nie będzie taki fajny pan. Nie, no to jest Boże. Spoko. To zacząłem to już sam robić po prostu, chłopaki. Ej, koniec! Łukasz! Zapomniałem! Ale walnąłem w łeb! Koniec tego filmu! Koniec! Dobra, stary. Oddajemy mu już to. Czekaj, pokaż mi to jeszcze! Nie! Masz ty! Ściskam cię! Oła! Co ty gnoju? Maciek, Maciek! Zostaw mnie tego nienawidzę! Maciek! Maciek! Nienawidzę gnoja. Atakuje! Teraz możemy się tak to jest bawić! Lalka MMA! Dobrze! Koniec! Ej, dobra, ta część była akurat epicka, chłopaki! Oddajcie mi to, żebym miał jakieś poczucie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność jak dla mnie. W trakcie, kiedy z Maćkiem się tą tłukłem na ziemi, zabrałem mu trochę włosów, trochę więcej niż trochę i muszę je doczekać. Teraz wykorzystamy Maćka jako lalkę, aby zabrał włosy innym. Tylko najpierw przetestujmy, czy on w ogóle rusza tą ręką. Więc sprawdźmy prawą rękę. Jak chłopaki, ruszyła mi się ręka prawa, nie sam. Co? Ja to teraz nie zrobiłem. Wykorzystamy to, żeby zabrał włosy, zobaczcie. Dobra, nie udawaj. Tym wyciągniemy rękę, patrzcie. Ała, Maciek! Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? Czemu wyrwałeś no to nie ja! Się bawisz w lalki jakieś? Nie no, bo mówię wam chłopaki poważnie, coś się dzieje ze mną dziwnego. Grasz czy nie? To gdzie ty Maciek, idziesz? Gdzie idziesz? Dobre. Nie mogę nic zrobić, idę! Nie mogę nic, po prostu zdziałać! O, teraz nas Maciek brakuje. O, Maciek! Chodź na chwilę. Chodź na chwilę. Ała! Idioto! Ciągnąłem ci włosa, kiedy się piliśmy. Teraz trzeba zabrać chłopakom. No bo to ich pomysł, a nie twój, więc nie będę cię męczył. Oddaj tą lalkę! Ty jesteś teraz cicho. Wow, uderzyłeś mnie w głowę! Au! Idioto! Sorry, przepraszam. Ała, ała! Przestań! Sorry, koniec, już, chodź, chodź, chodź. Ała! No kurde, lalka zaczęła parzyć. Oddaj tą lalkę! Dobra, koniec, chłopakom musimy zabrać włosy. Daj mi włos, zipka. I przestań! I chodźmy to sprawdzić, chodźmy we dwóch sprawdzić. Kurczę, ale ty musisz tam usiąść, udawać, że nic nie wiesz, siadać z powrotem. Nic ci nie zrobię, wyrwę ci włosy twoje. Nawalamy to. Teraz jest ich dwóch, nie wyciągnąłem włosów, Maćka, patrzcie.
Co jest? Co wy zrobiliście? No mówię, cały czas tak mi się działo. Teraz pokaż ręce. No nie mam nic, no. Zobacz. Ej, a po co ci Łukasz tam wziął w ogóle? Właśnie. Łukasz, co ty robisz? Łukasz. Co? Co zrobiłeś Maćkowi? Powiedz, po co? Ja wiem, co się dzieje. Maciek wyrwał ci włosa. Łukasz bił się wcześniej z Maćkiem. Stój, no patrz. Au! Jest. Co ty robisz, Łukasz? Teraz mam lalkę. Uwaga, panowie, czas na jedną rękę. Siu! O! O Jezu. Siu! A! Siu! O kurde! To będzie zabawa. I na ziemię! Bum! Na plecy. I uwaga, panowie, pierwszy brzuszek. Drugi brzuszek. Trzeci brzuszek. I uwaga, panowie, pompka. I raz! Dwa! Trzy! Dobra, na razie styknie, na razie mi się podoba. Trzeba to wykorzystać do jakiegoś sportu, żeby się poruszyli. Hop! Oj, przepraszam wszystkich za to. To było już po prostu z czystej chęci. Jak ktoś podbiegnie, to walnę go w głowę, pamiętajcie, i zaboli trzech naraz. Kurde, Łukasz, udało mu się wyciągnąć swoje własne włosy i teraz kontroluje tylko nas trzech naraz. Patrzcie, Ernest to geniusz. O, Ernest to geniusz, no! Ucho! Ała! Panowie, dawaj, chyba podarcie. Coś was ciągnie za nogę. Stop, panowie, zostawiam to, spalmy to, serio, ja już nie chcę się bawić. Nie spalaj tego! Czemu? Trzeba wyjąć włosy na nie. A co się stało, jak obraliśmy tą lalkę? O kurde, dobra, to poczekajcie, wezmę to tak, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. U Jezu! Dobra, dobra, to był ostatni raz, wypadła mi przypadkowo.